Jest nasza warcobowa szachowa Lady VIP. Ale cię dzisiaj szachiści rozpieszczają. No cóż, zasłużone. Za co? Zapracowane. Przed chwilą spotkaliśmy Kacpra Pioruna. Między rundami zdołał nam chwilę potowarzyszyć. Teraz jesteśmy przy studiu, gdzie Zbyszek Pekleza z brodą komentują. Natalia, jak wrażenie? No spoko. Niedługo będzie tak w Warcowach, mam nadzieję. Koniecznie. Wyniki były wpisane, ale teraz mam już potwierdzenie, że z Griszczukiem na pokoju wygrał, dlatego właśnie współliderem wraz z reprezentantem Uzbekistanu. Obowiązki, a nie to spodzielanie się komentarzy, na pewno pomaga Jankowi, tak jak tylko potrafi. Tak, pytanie do bądź cały czas. Co myślisz o tym wariancie wtargnięcia? Całkiem, całkiem dobry. Taki ryzykowny, ale nie za bardzo ryzykowny, taki agresywny. Wybrałabym go też. Jakieś przebitki vlogowe, to ty może gdzieś i u nas się pojawisz. No. Women Grandmaster, that in drafts, not in chess, is here with us today. Natalia Sadowska, who was two-time world champion and also current world champion, but in a rapid section, right? So tell us, how is it to be a draft player? Yeah, it's also nice. I think it's an amazing
pokeru w tych najważniejszych momentach. Janka. Może wszyscy emocjonują najbardziej. Tak. Zremisowo, tak? Tak, tak. Widzimy. Szansę, oznacza, że szanse medalowe pozostają. Tak, bo remisar jest na pewno dobry, tylko teraz trzeba chyba... Natalia, świeżo po wywiadzie dla Chess24, którego to przebicia też widzieliście przed chwilą na vlogu. No i jak wrażenia po tych już kilku godzinach przebywania na stadionie narodowym i obserwowania zmagań Mistrzostw Świata Rapid w szachach? Bardzo dobrze. Coś jeszcze muszę dodać? No fajnie, fajnie. Fajna atmosfera. Zaskakują mnie niektórzy zawodnicy, czyli Magnus Carlsen, że marnuje minutę na starcie swojej partii. No, ale ciekawie tak poobserwować, kto jakie ma przyzwyczajenia, jakie nawyki i tak dalej, bo każdy top player ma takie, wiesz, swoje jakieś odpały. Ostatnia runda mistrzostw w grze szybkiej. Janek z szansami być może nawet na złoto, a tutaj w loży Polaków analizy. Panowie, szanse są chyba na szachownicy z tego, co tutaj... Nie no, wieżówka z dużą przewagą i z pionem więcej, ale... Szanse są... Jeszcze jest walka. Co teraz może zagrać? Zagrał wieża H6, czyli to, co żeśmy myśleli. Tak, ale to jeszcze... No co, wieża... daleko, no. Wieża G7? Wieża G7, wieża H4, wieża, a powiedzmy FA. Wieża F7, króle 5, do piona C4 się będzie dobierał, czyli i wtedy wieża B7.
dobrze bawiał się skończyło 2 na 1, nie? Że ten pionek chce się wymienić za pionkę H. Tak, tak jest właśnie prawda. No szkoda, że nie zagrał od razu wieża H6. Skończyło się remisem? Kurde, no remis. Było blisko, ale niestety partia zakończyła się remisem. To oznacza, że medalu dla Janka nie będzie. Ale to jeszcze nie koniec. Został jeszcze turniej w grze błyskawicznej. Tam wielu Polaków zadeklarowało dużo lepszy występ niż w grze szybkiej. Za co oczywiście trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. Tak mówili w tym. Kto mówił? Są dogrywki. Fajnie uważam, że dogrywki. Dogrywka o tytuł Mistrza Świata w szachach szybkich za chwilkę się zacznie tutaj w Warszawie na BG Narodowym. Oczywiście warcabiści kibicują. Już za chwilę się dowiemy, kto założy na szyję medal złoty. Just be aware that those are the good guys for Norwegian defeat and international. So I think it's better if you stand here, for example. Okay. Maybe. Yeah. Or. Ci wszyscy widzowie, którzy tutaj są, a nie każdy może być, dlatego że żeby wejść trzeba mieć plakietkę VIP-a, a nawet nie zawodnika, więc taki Magnus Carlsen to być nie może. Czekają na rozstrzygnięcie. Jak oceniasz grę Natalii, która gra białymi? Widać, że lubi aktywność. No właśnie. Nie, no czas nie masz jak powiedzieć za bardzo. No widzisz, wspaniale. No to gramy w takim wypadku. No a mamy mistrza świata wyłonionego, młody Uzbek, fenomenalnie. Nawet Natalia, składasz mu gratulacje chociaż tak? Składam gratulacje, no. No i pełen tych emocjonujących wydarzeń, dzień, szachowy dzień, dobieg końca. Jak ci się podobało? Bardzo, bardzo fajnie. Wyniki do przewidzenia? Zaskakujące. Bardzo. Jak na żywo podobał ci się Magnus, Hikaru, Janek, którego mogliśmy też osobiście poznać? Not wreszcie. Bad. Not bad. To no. Było naprawdę męczące, że spóźnić, że po godzinie słuchajcie moi drodzy po 21, tak? No i ja tam o 13. Turbo głodni, więc nie no, bardzo fajne doświadczenie. Mam nadzieję, że częściej będziemy się widzieli. Jeszcze ciepło słowo na koniec od Kacpra Pieruna, który nam dużo czasu dzisiaj poświęcił, więc pozdrawiamy Kacpra bardzo serdecznie. Tak. Pozdrawiamy dla wszystkich szachistów oczywiście. Mam nadzieję, że ten materiał wam się spodoba. Wleci na kanał w formie vloga. No i co? Kolejnych szachowo-warcabowych przeżyć. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa.